Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałem nawiązać do słów przedmówcy właśnie do tej kwestii pochodzenia Juliana Tuwima. Julian Tuwim był Polakiem, był po prostu Polakiem. On nie był Polakiem pochodzenia jakiegoś. Bardzo się cieszę, że w 2013 roku będziemy mogli wielokrotnie przywoływać lirykę Juliana Tuwima i właśnie pokazywać na przekór tym wszystkim, którzy chcą nas podzielić i według rasy i poglądów. Nie, właśnie kultura pokazuje, że jesteśmy jednym narodem i nie jest ważne, czy babcia nasza była Ormianką, Indianką czy Polką. Ważne jest, co zrobiliśmy i co zrobiliśmy dla naszej ojczyzny i właśnie Julian Tuwim jest tego typu osobą, która bez znaczenia, jakiegoś znaczenia nie łączyła z tym, jakiego jest pochodzenia. On po prostu pisał po polsku, bardzo pięknie po polsku, rozwinął nasz język, słowotwórczo, frazeologicznie. No i właśnie ten kod językowy, kiedy Polacy króciutko mrugając do siebie mówią frazą Tuwima i wiedzą, o czym mówią. To jest to, co nas łączy, a on to między innymi z innymi naszymi wielkimi poetami zrobił, wprowadzając do naszego obiegu kulturowego wiele powiedzeń, wiele fraz, które tym nas właśnie różnią od innych narodów, nas Polaków. Ruch Palikota oczywiście będzie głosował, aby tę uchwałę przyjąć. Dziękuję bardzo.